Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Słuchajcie, jeśli chcecie mieć taki licznik z telefonu, bardzo łatwo jest to zrobić, zrobiłem film, powinien pojawić się gdzieś tutaj, albo jeśli nie znajdziecie go tutaj gdzieś w filmie, to do kliknięcia, to sobie zobaczcie na mój kanał Mów po ludzku i tam będziecie mogli zobaczyć film pod tytułem Licznik z smartfonu. Możecie sobie coś takiego zrobić bardzo prosto. Fajna rzecz, my sobie dzisiaj ogarniemy nową aktualizację do Forzy, nową rzecz, która została dodana do Forzy. Jest to mała rzecz, ale myślę, że interesująca, bo dzięki temu będziemy mogli zdobyć zupełnie bardzo rzadkie samochody. Jestem ciekawy, jak to będzie działało. Zaraz sobie to sprawdzimy i jeszcze jak się uda, to kupię sobie jeden bardzo rzadki samochód za dużą ilość kasy, bo mam ponad 20 milionów kasy na koncie i będzie trzeba to oczywiście spieniężyć. I bardzo wam dziękuję, że tak licznie wspieracie mój drugi kanał vlogowy. Najnowszy film z moim pierwszym sportowym samochodem z napędem na tył, 3-litrowym silnikiem V6. Słuchajcie, zdobył 100 tysięcy wyświetleń w 3 dni. Niecałe 100 tysięcy, tam chyba 90 coś tysięcy w 3 dni. To jest mega, mega wyczyn jak na kanał z niecałe 30 tysięcy subskrypcji. Także bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję, że wpadacie na ten kanał, zobaczycie, patrzycie co tam słychać i że komentujecie i że dajecie tam lajki. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to doceniam. A my jedziemy sobie właśnie ogarnąć tą nową zawartość w Forzie Horizon 4 i to jest to. Musimy sobie zajechać tutaj z tyłu za tą główną scenę horizonową. To się wjeżdża gdzieś tutaj i tutaj mamy takie coś. To się nazywa Horizon Backstage. Niekoniecznie musimy to tutaj wchodzić, bo pewnie jak już niektórzy z was zauważyli, przy zmianie samochodu teraz nie mamy tutaj My Cars, czyli moje samochody w tym miejscu, tylko mamy właśnie Horizon Backstage, więc możecie wejść przez menu pauzy tutaj, a do swoich samochodów wchodzicie tutaj, czyli ja mam 750 samochodów, mam, wow. Możecie sobie wejść tutaj do Horizon Backstage i już sprawdzamy, jak to działa. W sumie nawet nie wiem, po co to wyłączałem. Czekaj, bo... O, nie, to nie to. Dobrze, mamy. I teraz zadaniem naszym jest głosować, jaki samochód ma się pojawić w... Teraz to my jakby wybieramy, który samochód ma. Do you know if backstage passes? Aha! Bus can be added through the festival playlist. The festival is the only available option roster drivers. Okej. Będę musiał zrobić playlistę festiwalową, żeby to ogarnąć. I teraz mogę zagłosować, który samochód chcę, aby się pojawił w kolejnym tym wyborze, czyli możliwości do kupienia za te punkty. Za te punkty backstage. I nie wiem, na co tutaj zagłosować. Chyba mam dwa te samochody, ale zagłosuję na Fiestę, bo ten unicorn był już wcześniej. Więc teraz mamy możliwość głosowania, który z tych samochodów ma się pojawić. Jeśli chce się jakby kupić jeden z tych samochodów, to trzeba zrobić playlistę festiwalową i oprócz tego, że dostaniemy oczywiście te wszystkie samochody, które tutaj są do wygrania, to dostaniemy jeszcze jakieś dodatkowe punkty. Musimy zdobyć 50%, żeby tych punktów dostać nie wiem ile, bo tutaj nie ma to chyba nigdzie opisane, ile tego się dostaje, tych punktów. Trzeba ileś tu... Ja mam 30 milionów, aż kurde. Lexusa ISF muszę zdobyć. Chyba odpalę streama, żeby go sobie ogarnąć, bo chcę mieć ten samochód. Nie wiem, czy go mam nawet. Chyba go nie mam, ale chcę go sobie zdobyć, bo to jest fajne autko. No i napęd na tył, silnik z przodu, to oczywiście co możemy z nim robić? No, na drift, nie? No, kurde, oczywiście. Dobra, czyli tak, to sobie zrobiliśmy, ogarnęliśmy sobie głosowanko, zagłosowałem i teraz pójdziemy sobie na licytację, na aukcję sobie pójdziemy. I wybieram sobie kwotę,
Weźmy na przykład 30 milionów chyba mam, nie? A weźmy coś za 20 milionów, zobaczymy. Do 20 milionów, co mi się tu po... A, no tak. Kurde, co to jest? ATR, ja go chyba mam? Nie wiem, bo tak niektórzy przerabiają te samochody, że ciężko ogarnąć. Musiałbym sobie tutaj jakoś filtrowanie zrobić. Poczekaj. Nie, nie to. Tak, bo ja chcę tylko te takie, wiesz, najbardziej drogie jakby autka. Nie można tutaj dolnego przedziału wybrać niestety. Szkoda, jak to zrobić? O, nie mam na przykład Toyoty MR2 GT, proszę bardzo. 16 milionów kosztuje. Zobaczymy, czy ktoś wystawił to. O, mało ich jest w ogóle. Patrzyłem sobie Ferrari Evolution, patrzyłem, takie jest tam chyba 599 Evolution, coś tam, Extreme, jakieś tam. Nie ma tego, nie ma Lexusa ISF i nie ma Lexusa LFA, którego ja chcę sobie zdobyć, ale jest Toyota MR2, której nie mam, musicie mi uwierzyć na słowo, tutaj w tym momencie zasłaniam wam, ale tu jest kwota 31 milionów kredytów, więc co, no myślę, że kupimy sobie Toyota MR2 za 16 milionów i zostanie nam jeszcze, no 16 milionów, nie? Pyk! Pyk, niecałe 16 milionów tam zostanie, chyba 15 z czymś. Proszę bardzo, odbieramy samochód, tutaj jakieś malowanie, ja go przywrócę do standardowej wersji, odbuduję go. To jest ciekawe auto, ma silnik z tyłu, słuchajcie. To jest małe auto. Nie, czekaj, to... Nie, no to jest to z tym silnikiem z tyłu chyba, nie? Chyba tak, czekaj, change kamera, pokaż. No tak, no jak nie? Pewnie, że tak. To jest ciekawe autko, dobra. Mamy MR2, jeśli chodzi o Toyoty, zostało mi 15 milionów równe, słuchajcie. Toyota MR2, tu mamy jeszcze jakąś starszą. Jezu, jaki kapeć. Chcielibyście tym jeździć? To milion kosztuje. Nie wiem, czy ja to mam. Tu powinno się od razu pokazywać, czy masz ten samochód, czy nie masz tego samochodu. No cholera jasna. Czekaj, GT83 to ostatnio zdobyłem Corolla. Ty... Ja mam Trueno, ale Corolli chyba nie ma. A, to nie, dobra, to tego nie chcę. Tego to ja nie chcę, chłopie. Celica. Tego chyba też nie chcę. Ja pamiętam, że ten samochód był w jednej takiej grze, chyba Street Racing Syndicate, czy coś takiego. Nie wiem, czy ktoś z was w ogóle pamięta tę grę. Tu mamy 9.2, Celica. Uja. To też nie wiem, czy to mam. To chyba napęd na przód ma, nie? Ile kosztuje? Milion. A możemy sobie kupić, no. Pokupuję sobie takie dziwne, stare autka. Może zrobimy konwersję napędu na tył. Ciekawie wygląda ten samochód nawet. Trzeba mu przyznać. Ty, a to? Co to jest? Dawaj, kupujemy to. Pyk. Nie wiem, nie kojarzę tego samochodu. Toyota ogólnie mam niedużo. Więc sobie przeglądam to, o kurde, nie zebrałem samochodu. Tak sobie przeglądam ogólnie tą markę, patrzę, co ludzie wystawiają teraz. No już sobie kilka ciekawych aut, których nie miałem, kupiłem, między innymi właśnie Toyotę MR2, która jest naprawdę bardzo interesującym dla mnie samochodem, choć wydaje mi się, że do driftu raczej nie będzie dobra ze względu na silnik montowany centralnie. Tu mamy jakąś Toyotę 100, to chyba tak, to wiem, co to jest. To jest ten taki offroadowiec, baję też mam, no i chyba tyle. Tyle jeśli chodzi o Toyoty, zostało mi jeszcze trochę kasy, popatrzę sobie, czego jeszcze nie mam. Kupiłem sobie jeszcze coś takiego, Mazda RX-7 Spirit R Type A z 2002 roku. To nie jest chyba ta Mazda, którą ja mam, bo ja mam RX-7, ale z 97 roku bodajże. I tu mamy jeszcze z 90, to stąd z 90 chyba mam, zaraz jeszcze sobie potwierdzę. Tak, to mogę mieć. A, patrzcie, co tutaj mamy. Fair Lady. To może sobie dzisiaj zrobimy pod driftik. Zostało mi 11 milionów, to akurat sobie kupimy to za 9, proszę bardzo. Elegancko. Ej, no dużo fajnych furek sobie kupiłem. Nawet nie jestem na 100% pewny, czy nie mam tego Nissana przypadkiem w garażu. A jak mam, to go się wystawi za 9 milionków i się odzyska tę kasę, prawda? To będzie raz, dwa, trzy, pyk.
No dobra, zobaczmy co tam mam. Szkoda tylko, że tutaj nie ma takiej opcji pokaż wszystkie nowe samochody, no nie? Więc tak, ja na pewno dzisiaj sobie kupiłem Lexusa, żadnego nie było tego, z których nie miałem. Na pewno kupiłem sobie Mazdę, na pewno kupiłem sobie tego Nissana przed chwilą. Ale też kupiłem sobie kilka Toyot, między innymi Toyota MR2 GT, której nie miałem, jak się okazało. Toyota Celica, której również nie... Co? Aha, tu ktoś zrobił napęd AWD do tej Celiki. I nie miałem tej Toyoty, czyli dobrze zrobiłem dzisiaj zakupki, zobaczcie. Kupiłem sobie te trzy samochody i ich faktycznie nie miałem w garażu. Ekstra, ekstra. Bo to ciężko zgadnąć, to też na licytacji powinno być pokazane, który ty samochód masz. No bo ciężko jest pamiętać wszystkie 750 samochodów, które masz w garażu i zgadnąć, który masz, a którego nie masz, prawda? Jeśli chodzi o Mazdę, właśnie myślę, że mogłem się pomylić z Mazdą, bo jedną RX-7 mam. Ale zobaczcie, dobrze kupiłem, bo mam tą RX-7 i tak myślałem, że to jest z 97 roku, a ta nowa, którą kupiłem dzisiaj, jest z 2002, także naprawdę dobry zakup. Swoją drogą RX-7 z 97, naprawdę bardzo fajny driftowóz, dawno nią nie latałem. I mam dwie Savany, ale Savany już miałem, tak jak mówiłem, kojarzę ten samochód. I kupiłem sobie dzisiaj jeszcze Nissana. Powiem wam, nie wiem, który z tych samochodów przetestować najpierw, bo wszystkie są kozackie chyba. Czekaj, który to był? Nissan... aha, już wiem, który to był, ten taki... O, to jest ten! Ej, patrz, nie mam go! Nie mam go w garażu, a ja strasznie lubię ten model z wyglądu. Podejrzewam, że w rzeczywistości prowadzi się jak gówno, ale z wyglądu jest naprawdę fajny. Podobają mi się te światła z przodu, podoba mi się ten tył samochodu, naprawdę bardzo, bardzo ładny model. Chyba w jakiejś tam wersji tego samochodu to auto miało pop-upy, nie? Z przodu światła takie łup, łup, łup. A tutaj nie wiem, w Fordzie chyba tego nie ma, co? Nie wiem, co tutaj ta osoba, której kupiłem, robiła z tym samochodem, więc będzie trzeba chyba sprowadzić do ustawień fabrycznych raczej. Dobra, samochód jest już na fabryku i tutaj mamy rzędówki oraz V-ki. Na ostatnim odcinku z tuningu Toyoty GT86 ktoś w komentarzach mnie fajnie poprawił, że silnik o znaczeniu F, tam chyba 4.0, to nie jest tak, jak ja myślałem, że to jest rzędowa tam szóstka. Nie, F6 chyba to było, to rzędowa szóstka, tylko to jest flat 6, czyli boxer. I ja sobie go założyłem słusznie do Toyoty, kurde. No bo tam jest, to jest w kooperacji z Subaru tworzony samochód i tam jak najbardziej boxer pasuje. Patrzcie, mamy takie undergroundowe zderzaki, ja na to mówię undergroundowe, bo kojarzy mi się z Need for Speedem Underground, wiesz, z takim kiczem totalnym. Mamy taki dziwny spoiler tutaj. Powiem, nie wiem co wybrać. Standard też jakoś, no dobra, weźmy to. Co my tu jeszcze? Ej, no kurde, spoko opcje tuningowe tutaj mamy, zobacz. Pych. Każda część z innej parafii, nie gościu. Tu mamy tak. No dobra, dajmy to. Progi. Naprawdę sporo opcji tutaj jest. Jak na Fordze, gościu. I taka brzydka maska, nie? Możemy sobie założyć. Ojej, te progi trzeba zmienić. Dopiero z daleka było widać, co tu się podziało z tym autem. Zaraz zmienimy sobie jeszcze lakier, jeszcze tutaj się to glebnie. Myślę, że będzie latać. Standardowy silnik, ja nie wiem ile tutaj mamy mocy. Zaraz zobaczymy. Czekaj, strzelę, to mamy gdzieś w okolicach 180 koni. Ach, 270, pomyliłem się o 100 koni mechanicznych. 279 to jest dużo. Nie mam pojęcia, jaki ten samochód ma w standardzie silnik. Chyba tu jest jakieś 3000, tak? 3000 ZX, to może 3.0? Jakiś silnik, nie wiem, nie mam pojęcia. Pyk, instalujemy tutaj ulepszenie. 409... Ile on waży? On chyba nie jest ciężki, wygląda na taki... Nie mamy chyba nawet kanapy z tyłu, zdaje się, w tym aucie. Czy coś jest? A nie, jest coś, jest, dobra. Jest, jest.
mój ulubiony moment. Proszę bardzo, on nie siadł jakoś kosmicznie, ale wystarczy. W ogóle popatrzcie na niego od, tak pod tym kątem. Wygląda coś jakby Ferrari, jeszcze tak niżej kamera, jakby Ferrari F40. Coś w tym rodzaju, nie? Taki ciekawie wygląda. Bardzo ładne jest to auto, wybrałem sobie takie moje ulubione felgi. Dajemy tutaj dystansę. Pyk, poszerzamy. No, będzie fajnie wyglądać. I z tyłu... Z tyłu dałem takie wąskie kapcie, ale dałem trochę lepsze opony. Mamy tutaj 600 koni mechanicznych. Obecnie 600 chyba 3 konie mechaniczne, także to jest naprawdę spoko moc i powinno nam wystarczyć do driftowania taką małą budą. Zajebisty jest ten samochód, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Okej, wyjeżdżamy nim. Słuchajcie, jak chcecie sobie dodać do swojego samochodu naszą klubową rejestrację, to robicie sobie tak, klikacie, o tutaj dajecie sobie tylny zderzak i. Ojej, nie to chciałem zrobić. Teraz nie wiem, co chciałem zrobić. Tutaj macie, dodajecie shape i teraz bierzecie sobie, wyszukujecie i wpisujecie tutaj w opis 1P Club. 1P Club. I tutaj dajecie maksymalną ilość naklejek 3000 i wyszukujecie. I wtedy wychodzą wam nasze naklejki. Zobaczcie. Mamy tutaj jeden klub z Biedronki. Mamy chyba Castrol czy Lotus, nie wiem jakie to jest logo. Tutaj też mamy biedronkowe, proszę bardzo. Tutaj mamy moją podobiznę, tutaj mamy logo Audi. Ja sobie wybiorę jakąś taką bardziej kwadratową rejestrację, ale jeśli lubicie na przykład robić zakupy w Lidlu, proszę bardzo, macie także lidlowską tablicę. Do wyboru do koloru możecie sobie wybrać, znaczy tablicę, malowanie na samochód, to nie jest tablica, no ale zajebiste jest. Tutaj Maciek dużo tych tablic i naklejek porobił naszych klubowych, także naprawdę konkrecik. Tutaj mamy kwadratową taką rejestrację, ale polską. Także też można sobie wybrać. Ja bym wybrał coś w stylu Japan. Albo tamta kalifornijska była fajna, nie? Może to będzie pasować? Ostatnio miałem tą chyba na tuningu Toyoty. Więc dzisiaj może dajmy sobie coś takiego. Od Gucci'ego tablica, proszę bardzo. Możecie tworzyć także swoje tablice i jeśli dacie w opis ten nasz tag klubowy, to oczywiście będzie można wyszukać. Ale ta tablica tutaj nie pasi, nie? Jednak nie pasi. Pyk i szukacie sobie i macie. Możecie sobie coś tam dobrać. Chyba dam taką. Ładnie to wygląda. Gdzie ona jest? Aha. Ty, jak on to zrobił? Lol. Ile tu naklejek? Chyba z milion. Ale patrzcie, jak idealnie pasuje. Pyk. Całego czarnego mam tego samochoda teraz. Ja muszę go jakoś... Nie no, jakiś inny kolor mu dam, no. Zobaczymy, co tam będzie za kolorek. Tutaj widzę, że strefy można kolorować. Strefa pierwsza, aha. Dół jakby jaki kolor fajny, patrz. Ale ja dół chyba też pomaluję na ten sam kolor. Chociaż nie wiem. Fajny kolor, podoba mi się bardzo. Spoiler można dać na inny, ale lepiej tego nie robić. Felgi możemy sobie pokolorować jakoś inaczej. Tutaj mamy różne rzeczy do wyboru. Dajmy sobie na biało na przykład ten środek. I tutaj też damy sobie na biało środeczek. Tam wnętrze właściwie. Szyby czarne. I proszę bardzo, taki czysty tuning sobie zrobiłem. Nie chcę teraz na odcinku tam bawić się w tym tuningu. Chodźmy w końcu driftować, gościu. Proszę bardzo, samochód dostosowany. Testujemy gościa, ale mi się podoba ta fura. Strasznie mi się wygląd jej podoba, kurde. To jest kosmos. Przepiękny samochód, jak dla mnie, nie wiem jak dla was. Dwójeczką sobie lecimy. Jedyneczka, redukcja, hops. Transfer. Ty, ale pięknie. Ja nie wiem, co mają te japońskie samochody w sobie. Ale one, byle jaki tuning zrobisz i kurde, latają, oczywiście jeśli mają dość mocy. Tu mamy 600 koni mechanicznych, więc to jest naprawdę bardziej niż wystarczająco. I bardzo fajna moc do driftowania na kierownicy w Fordzie Horizon 4.
Kurde, przesterowałem. Naprawdę. Mega, mega stabilny. W ogóle zobaczcie, jaki piękny on ma lakier. Jak to jest możliwe? To jest jakiś dziwny kolor. Niby taki nudny szary, ale to jest ładne auto. Patrzcie, mamy cztery rurki z tyłu, nie ma lipy. Ten dyfuzor taki wygląda jak z jakiegoś Batmobilu czy coś, nie? Ale patrzcie, jakie to jest ładne auto. Mi się strasznie podoba ten przód, te lampy takie jakby schowane w karoserię, naprawdę. Strasznie lubię ten model, nie wiem jak wy. Czy wy w ogóle o nim słyszeliście? Ja go widziałem w życiu tak może ze 3 razy. Widziałem go na pewno na Japfeście. Widziałem go na jeszcze innych zlotach motoryzacyjnych. To jest Fair Lady Twin Turbo 300ZX. Fajnie by było kiedyś dorwać tego grata. Ja mam takie marzenie, żeby jakiś stary budynek sobie ogarnąć i zrobić z niego, wiesz, taki garaż. Jakiś taki budynek, powiedzmy, jakąś starą manufakturę, jakiś taki po prostu magazyn, jakąś, nie wiem, starą fabrykę czy coś takiego i przerobić to na taki garaż, gdzie będę sobie właśnie miał takie stare auta. Wiesz, nawet niekoniecznie, to niekoniecznie chodzi, żeby nimi co chwilę jeździć, żeby tam, żeby one były po prostu, żebym mógł sobie je, wiesz, podziwiać, nie? Bo ja strasznie lubię motoryzację, jeśli chodzi o wygląd tych samochodów. Ja wiem, że w rzeczywistości ten samochód pewnie będzie prowadził się, no strasznie, bo te stare samochody to mają te przestarzałe przekładnie kierownicze i wszystko jest takie, no niefajne, no. Z roku na rok coraz łatwiej się te samochody prowadzą, coraz lepiej, coraz przyjemniej, tak, nie musisz się tam zastanawiać, czy utrzymasz się w zakręcie, czy nie, po prostu jedziesz prosto i tyle, nie? A te starsze samochody to mi się też tak kiedyś wydawało, że o, jaki fajny samochód, kupię sobie taki samochód, a wiesz, przejechałem się jakimś starym Japońcem, ja pierdzielę, ty, nie jest samochód do jazdy. Nie na dzisiejsze czasy. Wsiądziesz sobie do byle jakiego, nie wiem, no na przykład samochód mojej kobity, Fiat Bravo z 9 roku. Chłopie, jedziesz, o niczym nie myślisz, jakby skręcasz tylko tam, gdzie skręcisz, ten samochód jedzie. A z tymi japońskimi to tak, nie tylko japońskimi, no, stare Mercedesy przecież też to nie jest. To są po prostu stare auta, one jakby miały zupełnie inne standardy niż samochody dzisiaj. No ale dość o tym. Latajmy coś ładniej, żeby nie było, że ja tutaj mam rotam coś pod nosem, a driftu nie ma. Ej, łatwo się tym driftuje, naprawdę. Ja jeszcze ciągle jestem na etapie przyzwyczajenia się do nowej kierownicy i nieraz ciężko mi tam coś ładnie zrobić, zadriftować. A tutaj jest bardzo, bardzo w porządku. Niektórzy mi tak namiętnie piszą w komentarzach: Lucek, weź w końcu zagraj w Assetto Corsa. Assetto Corsa to symulacja, coś tam. Wcale nie jest to symulacja. Wcale, jakby samochód też tam nie zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać w rzeczywistości. Auto zupełnie inaczej zachowuje niż w Assetto Corsie, chłopie. Bo mi nikt nie mówi, że tak jest. Jedziesz sobie na zakręt, na torze, kurde, zakręt jakiś gładki Lambosem 100 na godzinę i wypadasz z zakrętu, albo 120, albo 150 i wypadasz z zakrętu, z Lambosem, gdzie byś to zrobił zupełnie kretyńskim jakimś golfem na takim zakręcie, nie? Także to też nie jest tak, że to jest jakaś tam zajebista symulacja jedyna na świecie. A poza tym Forza jest tyle fajna, że tutaj już mam gotowy świat, mogę sobie podriftować po mieście, a tutaj mam sobie kupioną jakąś mapkę. Driftuję sobie po Fortune Island, mam... Po prostu wszystko jest takie spójne, jest ładne, jest takie proste, jakby nie. Driftowania też tutaj trzeba się nauczyć i w każdej grze driftuje się inaczej. Ale wiesz, jest tutaj po prostu przyjemnie, nie? Nie musisz instalować miliarda modów jak do Assetto Corsy, żeby ta gra miała sens, bo Assetto Corsa jest słabą grą, jak ją kupisz, nie? Ona dopiero zyskuje, jak pobawisz się modami, jak poinstalujesz jakieś mody. I jak poinstalujesz nowe mapki, jakieś tam różne samochody i tak dalej, jakieś driftowe wozy, tego typu sprawy, to wtedy ta gra nabiera sensu. To jest tak samo jak z Euro Truck Simulator 2, no nie? Gra sama z siebie, bez żadnych DLC, bez niczego. No jest totalnym dnem, tam nic, nie ma czego szukać.
Nie? Dopiero jak się zainstaluje promocja i te inne fajne modyfikacje, naprawdę ta gra zyskuje. Tak samo jest z Assetto Corsą, tam bez modyfikacji nie podchodź. A tutaj mam w Forze gotowy produkt jakby i wiesz, dostęp do, kurde no, setek samochodów różnych, z czego 90% tych aut to chyba da się zrobić pod drift, tak żeby się driftowało fajnie. Nie no, 90 przesadziłem, ale 50 ma silnik z przodu i napęd na tył, więc myślę, że lekko, nie? I to nie jest tak, że w Fordzie jest jakoś tam super łatwo driftować, bo też długo trzeba jakby poćwiczyć, żeby tutaj jakoś ładnie ogarnąć, nie? Także w każdej grze jest inaczej, ale to nie jest tak, że Assetto Corsa to jest jakaś niesamowita symulacja i tylko tam prawdziwi mężczyźni z dużymi cojones driftują. Tylko po prostu jest to jakaś tam alternatywa do driftu, no. I trzeba tam naprawdę dużo czasu spędzić, żeby w ogóle tą grę przygotować, żeby jakkolwiek była ona ciekawa do oglądania, bo ona sama z siebie jest po prostu strasznie pusta, no. Nic tam nie ma ciekawego. Pa, gościu. Patrz, wybroniłem się jakoś. Ty, ale on ma fajny moment obrotowy. Z takich niskich... samochód. Z takich niskich obrotów potrafi wstawać na trójce. Bardzo ładnie. Kurde, ja tutaj driftowałem z Marquisem kiedyś na streamku. Czy tam na odcinku, już nie pamiętam. I on to tak ładnie te zakręty robi po zewnętrznej, dupą szoruje. Też bym chciał się tak właśnie nauczyć. Kurde. No wiesz, tak machać z dupą z jednej strony na drugą to każdy potrafi, nie? Ale tak żeby to robić precyzyjnie, dupą przy barierce ładnie, nie jest taka prosta sprawa. Fajnie, że zrobili w ogóle taką mapkę typowo dla drifterów. Patrz, jak się wybronił, gościu. Patrz, jak fajnie lata. Ale on już od samego początku, tak? Jak zrobiłem nim pierwsze zakręty, ładnie sobie radził. I łatwo go opanować. Tak porównując do tej Toyoty GT86, ja tam chyba władowałem za dużo moc. Tam miałem prawie 1000 koni mechanicznych, chyba 960 czy coś takiego. To jest za dużo na kierownicę. Samochód wtedy jest taki, wiesz, raptowny, trudny do opanowania, nie? A tu mam te 600 koni i ja wiem, co się z samochodem zaraz stanie. Tak dzisiaj sobie nawet usiadłem do Fordzy i na chwilę jechałem tą Toyotą GT86 porobioną. No to chłopie, co chwilę byłem gdzieś na poboczu, a tutaj nie. Tutaj jest wszystko bardzo, bardzo fajne w tym Nissanku. Jeszcze sobie porobię tą Mazdę RX-7, którą dzisiaj kupiłem, tam Type A czy coś takiego. Dziwna nazwa. Aha, tutaj jest jeszcze taka fajna miejscówka do driftu, tylko ona jest trudna i tam jest dosyć wąsko. Tutaj zrzuciło. Tu jest taki jakby dok. Brakuje mi, kurczę, trochę doków driftowych w Fordzie Horizon. Fajnie jakby zrobili jeszcze jedną mapkę do Fordzy, nie? Tak na cześć nowej konsoli Xbox Series X. Dobra, gdzieś tu się zjeżdża w prawo. A tutaj sobie wjedziemy na dziko. O, to jest już tutaj, zobaczcie. Tu są takie doki i to są takie płyty. Tu też można sobie polatać i tu można sobie wbić do środka, pyk. I tutaj właśnie tak wylecieć. I też fajne drifty można porobić, z tym, że jest to trudno, bo tu jest mało miejsca, nie? Stosunkowo, no. Trochę tego miejsca jednak jest, ale jest mało. Spróbujmy trochę na hamulcu nożnym. Ostatnio trenowałem sobie też driftowanie wokół samochodu. Pamiętam, jak z Ennargo żeśmy driftowali, jak on precyzyjnie, kurde, tak równiutko te drifty robił, to był szok. Ja normalnie nie mogłem wyjść z podziwu, bo to były jeszcze czasy, kiedy ja w Fordze grałem na padzie, nie? A on wszystko tak precyzyjnie, kurde, robił. Ja nie wiem, skąd on się urwał.
On się nagle pojawił i nagle zniknął, nie? Między tymi pachołeczkami, tak ładnie. Ten samochód jest króciutki. Ja myślę, że on by dał radę tak właśnie precyzyjnie, kurde, tutaj ogarnąć. I to jest fajna miejscówka, ogarnijcie sobie. Czy tam gracie na padzie, czy tam na nie wiem, na kierownicy. To tutaj można sobie fajnie poćwiczyć. Zobaczcie, macie tutaj kilka budynków, przy których można sobie właśnie tak, między którymi można sobie tak właśnie polatać. Czekaj. Tu można nawet zaparkować między kontenerami. Kurde, ale mi się pogoda paskudna trafiła, akurat jak jestem na Fortune Island. I to jest taka burzysta. O, spróbujmy koło tego, wokół tego, tego. O, chyba się rozpogadza na szczęście. Ops, ops. Fajna ta tablica jest, nie? Kalifornijska. Ale zajebiste są te felgi. Ja już mam chyba, nie wiem, w 10 różnych driftowozach te felgi. I one dalej mi się podobają, są świetne. Tutaj trochę jedynka jest za krótka, ale dwójka by była za szybka do tych driftów tutaj. Up. Prawie mi się rozbił dupą. Spróbujmy dwójką trochę, najwyżej będę. Chyba bardzo fajny moment obrotowy ma ten samochód. Ten silnik. Ale dwójka za szybka. Za szybka na tą zabawę tutaj. No i zaparkujemy sobie jeszcze na koniec ładnie między kontenerami. Tutaj jest taka miejscu. Ty, tu... Tu nie było czasami więcej miejsca? A jest, dobra. Tu możemy sobie zaparkować, hops. Cyk. I zaparkowany Lucek. Tak sobie wy... Co on tutaj ma? Co to jest? Co on tu ma? Czekaj. Ale dziwny środek. Jakie dziwne tu ma, zobacz, przy kierownicy takie do sterowania wszystkim. Ja pierdzielę. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Hejas!